Był upalny letni dzień roku 1964 w nowojorskiej dzielnicy Muscat w Queens. Młody reporter New York Timesa, Joseph Lelyveld, znudzony opracowaniem działu z prognozą pogody, dostał od redakcji zadanie na mieście. Miał odnaleźć mieszkającą w jednej z posesji pewną gospodynię domową, a później zapytać o jej przeszłość w Europie. Podobno miała coś ciekawego do powiedzenia, nazywała się Ryan. Muscat to rewir zamieszkały przez cały tygiel narodowości. Anglosaskie nazwisko nie ułatwiało sprawy. W książce telefonicznej było co najmniej kilka pań, które je nosiły. Joseph postanowił zatem zrobić sobie spacer po spokojnej okolicy i dzwonić od drzwi do drzwi. W końcu jedna z pań Ryan uprzejmie powiedziała mu, że w przeczynce dalej mieszka jej koleżanka, nosząca to samo nazwisko i mająca nadal niemiecki akcent. Niepotwierdzone jeszcze informacje mówiły, że ta naturalizowana Amerykanka, żona wojennego weterana alianckiego kontyngentu w Europie, która wróciła z nim do Ameryki, miała coś wspólnego z Niemcami. Lelyveld pochodził z rodziny żydowskiej. O Holokauście tylko słyszał, gdyż urodził się 2 lata przed wybuchem wojny. Teraz w Nowym Jorku główną uwagę młodych ludzi zajmowała wojna, ale w Wietnamie. Od II wojny światowej minęło prawie 20 lat. Mimo tego Joseph poczuł przypływ emocji. A co jeżeli? Pani Ryan otworzyła mu drzwi. Blondwosa 40-latka zbladła, gdy Joseph wypowiedział 2 słowa tłumaczące, co sprowadza go do niej. Poland and Majdanek. O mój Boże, wiedziałam, że to się stanie, powiedziała wybuchając płaczem. Owszem, byłam tam, ale robiłam tylko to, co robią strażnicy w obozach. Lelyveld nie zdawał sobie sprawy, że właśnie odnalazł jedną z najstraszniejszych niemieckich oprawczyń z czasów wojny. Kobyłę z Majdanka. Herminę Braunsteiner. It was evidently decided that this would be an appropriate process to deal with the issue of Nazi offenders living in the United States. In 1972, the West German government requested and obtained the extradition of a Long Island housewife named Hermine Braunsteiner Ryan, who had been a camp guard at the Lublin Majdanek concentration camp and who had evaded justice afterwards, married an American serviceman, and had come over to live in the United States, and who was sort of the epitome of the quiet neighbor. Artykuł o ukrywającej się w sercu Nowego Jorku zbrodniarce ukazał się w następnym tygodniu. Później sprawą zainteresowały się ogólnokrajowe media. Skandal był niewyobrażalny. Joseph Lelyveld, który opisywał sprawę już po wielu latach, został redaktorem naczelnym New York Timesa i laureatem Nagrody Pulitzera. Słyszany przez was w materiale telewizyjnym nowojorski historyk Peter Black wielokrotnie był jednym z ekspertów pomagającym amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości we właściwym formułowaniu zarzutów dla byłych oprawców i oprawczyń. Okazało się, że pamięć o II wojnie światowej i Holokauście była w Nowym Jorku bardzo silna. Przed domem Ryanów już kilka dni po pierwszym z cyklu artykułów ustawił się tłum żądających sprawiedliwości Nowojorczyków. Dopiero jednak 7 lat później pozbawiono Braunsteiner obywatelstwa. I aż 10 lat zajęło postępowanie, które zakończyło się jej ekstradycją. Niestety nie do Polski, ale Republiki Federalnej Niemiec. Tam proces był farsą. Dopiero w roku 1981 Braunsteiner została skazana na karę dożywotniego więzienia za zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zmarła w roku 1999, ale 3 lata przed śmiercią została ułaskawiona przez premiera landu, późniejszego prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Johannesa Raua. Zapraszamy na odcinek serii Historii, jakiej nie znacie, książka bez fikcji, w której przedstawiamy najciekawsze książki z dziedziny historii, nauki i literatury faktu. Partnerem dzisiejszej audycji jest Znak Horyzont, którego nakładem ukazała się książka Złe. Kobiety w służbie III Rzeszy, Marka Łuszczyny. Dzień dobry wszystkim, autor książki Marek Łuszczyna będzie gościem naszej audycji. Wyjątkowo nagrywanej poza studiem, bo idzie wiosna i z tego studia coraz częściej będziemy wychodzić. Dziś zajmiemy się fenomenem kobiet zafascynowanych ustrojem narodowego socjalizmu i tym, jak przyłożyły rękę do eksterminacji podbitych narodów w czasie II wojny światowej.
Bohaterkami odcinka będą i anonimowe trybiki w maszynie stworzonej od lat 30. w Niemczech, ale także najważniejsze kobiece koła zamachowe tworzące ten system. Zaczęliśmy od historii oprawczyni z Majdanka, Herminę Braunsteiner. Postaram się przybliżyć, jak trafiono na jej ślad aż 20 lat po wojnie i dlaczego stało się to w USA. Będą też inne historie, które opisywał w swojej książce Marek Uszczyna, choćby postać Gertrud Scholz-Klink, którą bez ogródek można nazwać Himmlerem w spódnicy. Tylko że Himmler czasów RFN już nie doczekał, a ona wręcz przeciwnie. Niektóre z kobiet potworów nie dość, że nie uniknęły kary, to jeszcze w latach późniejszych coraz bardziej odważnie głosiły swoje poglądy. O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę, a także przybliżymy kilka ciekawych materiałów archiwalnych związanych z mało znanym kobiecym wymiarem narodowego socjalizmu. Z tej strony Cezary Korycki. Zapraszam. Zanim zaczniemy mówić o książce Złe, chciałem nadmienić, że to jest trzecia część trylogii. A jaki jest wspólny mianownik tych trzech książek? Czy to są kobiety i ich rola w historii, czy może osobiste tragedie i traumy na tle tej historii? Proszę trochę opowiedzieć o tych dwóch poprzednich tytułach. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Faktycznie jest to trzecia część trylogii. Bardzo fajnie starał się pan znaleźć punkty wspólne, bo wykonał pan taką pracę, której ja nie wykonałem. To znaczy ja nie widzę tutaj specjalnie punktów wspólnych między tymi trylogiami, poza tym, że one wszystkie dotyczą kobiet, bo i czas, i moment ich powstawania i okoliczności były całkowicie różne. Tak? To nie miała być trylogia. Ja nie wiedziałem, że to będzie trylogia tak naprawdę, bo Igły powstały samoistnie, potem powstały Zimne, które nie miały już prawie nic wspólnego z II wojną światową. Była to książka raczej dotycząca kwestii kryminalnych, czy też może niewyjaśnionych zagadek kryminalnych. No a Złe to znowu właściwie, jeżeli chodzi o kwestie II wojny światowej, to są zbliżone do igieł, ale tylko tyle, no bo jesteśmy po drugiej stronie frontu, by tak rzec. Poświęcamy tą książkę między innymi Niemkom, między innymi, bo nie tylko. I w tej książce kilka rzeczy chciałbym pokazać poza indywidualnymi historiami niezwykłymi moim zdaniem tych kobiet. To znaczy, po pierwsze chciałem pokazać, że kwestia zaangażowania kobiet w II wojnę światową, w ludobójstwo, to nie ograniczała się tylko do strażniczek obozowych, których to kilkadziesiąt było zepsutymi jabłkami w dobrym koszu społeczeństwa niemieckiego. Myślę, że około 3 milionów kobiet było czynnie zaangażowanych w zagładę, nie licząc tych, które były zaangażowane poprzez, prawda, bierne uczestnictwo w różnych procesach. No i tak to działa. Po 68 roku z kolei dominowała taka narracja feministyczna kobiet Niemek zmanipulowanych przez Niemców, nazistów. I ja jestem zdania, że również to w mojej książce jakby jest obalone skutecznie. I pojawiają się Złe. No to jest temat fascynujący, zwłaszcza, że te Złe to są babcie czy prababcie kilku tysięcy, czy kilkunastu tysięcy, a może kilkuset tysięcy współczesnych obywateli RFN. No można spróbować to podliczyć na szybko, jak pan chce. 300 tysięcy kobiet pracowało jako pomocnice Luftwaffe. Były w drugiej połowie wojny zwłaszcza nawet mechaniczkami, monterkami, oblatywaczkami. 300 tysięcy kolejne w Wehrmachcie. Służby pomocnicze, osobne znaki, osobne funkcje. Kolejne 500 000 w RAD, służbie pracy Rzeszy. Koło miliona pomiędzy 1933 a 1945 rokiem pielęgniarek zaangażowanych w programy eutanazyjne. Niezliczona ilość żon, opok, wspierających, nieustannie podnoszących na duchów mężczyzn, co też nie może uciec, jakby zostać poza naszym horyzontem. No i robi się z tego, tak jak powiedziałem, około 3 milionów. Jeszcze paru nie wymieniłem tych takich segmentów zaangażowania. Zacznijmy od początku, bardziej w temacie socjologicznym. Kim w ogóle była kobieta w ideologii narodowego socjalizmu? Kobieta miała być przede wszystkim matką i tak była ujęta jej rola w Mein Kampf. Miała rodzić żołnierzy, gladiatorów, wojowników, którzy
ewentualnie oddawaliby natychmiast życie za po osiągnięcie jakiegoś wieku za Rzeszę. Natomiast też o tym piszę, że narzuca się pewna dwojakość roli kobiecej, bo w Niemczech nazistowskich wiele rzeczy było innych niż się oficjalnie mówiło i innych ról oczekiwano, to znaczy w przypadku kobiet nawet sprzecznych, bo z jednej strony miała dawać życie kobieta, a z drugiej strony oczekiwano od niej aktywnej działalności w procesach ludobójczych, chociażby od pielęgniarek, którym te role wyznaczano oficjalnie, w zasadzie oficjalnie oczywiście tylko na indywidualnych spotkaniach z nimi. Więc w ideologii narodowego socjalizmu oficjalnie kobieta była matką, dawczynią życia, a nieoficjalnie miała to życie umiejętnie odbierać. Oczywiście wrogą Rzeszy. Również i w tym wypadku główny nacisk należy położyć na wychowanie cielesne, a dopiero potem na kształtowanie wartości duchowych i w końcu intelektualnych. Celem wychowania dziewcząt musi być niezmienne przygotowanie ich do roli przyszłych matek. Usłyszeliśmy fragment ze wspomnianej wcześniej słynnej książki Adolfa Hitlera Mein Kampf, której określał cele wychowania dziewcząt. W pana książce jest wyraźna informacja, ile razy pojawia się słowo kobieta w Mein Kampf, a ile razy pojawia się słowo mężczyzna. Oczywiście słowo mężczyzna wielokrotnie więcej. Mein Kampf było też podstawą w budowie organizacji Rzeszy. Organizacja była podstawą tej machiny. Oczywiście to, co kojarzymy najlepiej, to partia NSDAP, jej oddziały szturmowe Sturmbeinteilung, SA, Schutzstaffel, czyli SS, dziecięce czy młodzieżowe Hitlerjugend, nazistowskie harcerstwo. A jakie były pierwsze organizacje integrujące kobiety w III Rzeszy? No na pewno była Służba Pracy Kobiet, była Służba Czerwonej Swastyki, czy też Zakon Czerwonej Swastyki. I właściwie każda profesja miała swoje zrzeszenie narodowo-socjalistyczne. No to była Narodowo-Socjalistyczna Służba Pielęgniarska, Narodowo-Socjalistyczna Służba Opiekuńcza, która później przerodziła się w Lebensborn. No jakby była, każda formacja, organizacja miała pieczęć nazistowską, natomiast oczywiście młode dziewczęta, bo jak najszybciej należało oddawać Führerowi swoje dzieci, czyli oddawać je do organizacji, to była BDM, no, która przygotowywała kobiety do roli matki, Niemki, Germanki w bardzo umiejętny i ciekawy sposób, między innymi ucząc, w jaki sposób zachodzić w ciążę, co może wydać się kolejną jakąś sprzecznością. Tak zwane niechciane, czy też przypadkowe ciąże były bardzo chciane w III Rzeszy. Znaczy Niemka, która zaszła w ciążę z innym Niemcem, no mogła liczyć na pełne wsparcie państwa. Finansowe, mentalne poprzez przyjaciółki z BDM. A każdy, kto uważał, że jest to nieobyczajne, kto uważał, że jest to jakieś problematyczne, stawał się wrogiem Rzeszy. Na przykład mogli tak czasami uważać zagraniczni przyjaciele czy też znajomi rodzin takich dziewcząt, że to nie jest dobrze, że 17-latka zachodzi w ciążę na obozie szkoleniowym w 1933 roku. Oni automatycznie stawali się wrogami Rzeszy. Znaczy byli po prostu uprzejmie informowani na gestapo o niestosowności swojego zachowania i postawy, tylko poprzez donos tej kobiety, która się miała prawo poskarżyć na nich. To jest bardzo ciekawe. Ja uważam, że funkcjonowało coś takiego jak domy kopulacyjne, tym bardziej, że natrafiamy na ich ślad w materiałach źródłowych. Ja nie za bardzo miałem na celu kruszenie bądź wspieranie mitów związanych z Lebensbornem. Ja chciałem opisać po prostu dość ciekawą historię kobiety, która właściwie w pewnym momencie formalnie stanęła na czele tej organizacji i jakby bez mrugnięcia okiem wykonywała rzeczy, które intuicyjnie rzecz ujmując mogłyby pozostawać w sprzeczności z kobiecą naturą. Czyli odbierać dzieci innym kobietom, bezwzględnie traktować je jak towar, który należy posegregować i przekazać nowym właścicielom. Jak również doprowadzić do zapłodnienia i przejęcia opieki nad ciężarnymi kobietami jak największej ilości wartościowych wedle niej rasowo kobiet.
Co dziwne, kobieta ta, wstępując w szeregi Lebensborn, nie była wcale fanatyczną nazistką. Zrobiła to poniekąd w efekcie kłopotów finansowych, które miała. Wtedy wstąpiła do partii, czy też tuż wcześniej. Być może zrobiła to z wrodzonej dobroci, tak? Bo chciała jakoś wstąpić do instytucji opiekuńczej. Rozwinęło się to w jedno z najbardziej spektakularnych okrucieństw kobiecych, wojennych okresu nazistowskiego, czyli właśnie w zarządzanie Lebensbornem, którą kojarzymy przede wszystkim z grabieżą dzieci, ale również z domami rozpłodowymi. Mówimy o Inge Wiermetz, która była twórczynią, też nie twórczynią, ale główną twarzą Lebensborn. Jedną z zastępczynią szefa Solmana, ale de facto on był dość leniwy, ona pełniła funkcję tutaj formalnej przywódczyni organizacji. Uniknęła sprawiedliwości, zmarła w latach 80. albo 70., nie jestem w tej chwili stuprocentowo pewien. Ale ona miała proces, jej proces to był ostatni proces norymberski, proces załogi Lebensbornu i ona w tym procesie została uniewinniona, dlatego że w zasadzie nie było żadnych dokumentów, dlatego że dokumenty zostały wrzucone do rzeki, z której wyłowił je jakiś żołnierz jugosłowiański. Te szczątkowe akta miały służyć amerykańskiemu konkretnie składowi sędziowskiemu do tego, żeby ją skazać bądź nie. No i nie wystarczyło to na to, żeby ją skazać. W ogóle ja w mojej książce chciałbym pokazać proces tej abolicji gigantycznej ze strony aliantów zachodnich również wobec nazistów. To jest coś, co jest raz na jakiś czas podnoszone, ale przy okazji kobiet i tych akt i tych źródeł, z którymi się spotkałem, po prostu poraża. To nie tylko to, że Niemcy sami siebie sądzili po wojnie i się uniewinniali. To jest zrozumiałe. Niezrozumiałe jest tak naprawdę niezrozumiałe. Też zrozumiałe jest, dlaczego Amerykanie i Anglicy nie chcieli być brutalni w okresie zimnowojennym wobec tych, którzy mieli tworzyć nowe sojusznicze im państwo, prawda? W opozycji do Sowietów. Natomiast szokujący jest ten koniunkturalizm polityczny wymuszony nową sytuacją zimnowojenną wobec przyzwoitości, która powinna jednak mimo wszystko przemawiać przez aliantów zachodnich, którzy tak wielkim wysiłkiem, prawda, pokonali Hitlera. Tyle istnień ludzkich swoich żołnierzy poświęcili i tyle wzniosłych słów wypowiedzieli, chociażby mam na myśli Winstona Churchilla. I to prysło jak bańka mydlana w momencie tak naprawdę kapitulacji Niemiec, kiedy natychmiast przeorientowano się na kwestie zimnowojenne, a niemieccy naziści zaczęli być, jeśli mieli odpowiednie umiejętności, to wiemy, traktowani również jako sprzymierzeńcy w nowym konflikcie z Sowietami. Natomiast cały czas być może te resztki mojej naiwności każą mi być zszokowanym tym. Das wird die Geschichte feststellen. Sie wird's gar nicht fragen, sondern sie wird's feststellen. Drogie, zachowujcie zawsze przywiązanie do naturalnych kręgów wspólnoty, w których przyjaźń łączy się ze wspólnymi dążeniami. Kochajcie przede wszystkim swoich najbliższych, współtowarzyszki i przełożone. I być może sprawa najważniejsza, nieście posłanie. Opowiadajcie, przypominajcie, uświadamiajcie. Donieście do serc i uszu następnych pokoleń opowieść o tym, kim byłyśmy. Wysłuchaliśmy przemówienia Gertrud Scholz-Kling. A muzyka, jaka pojawiła się w tle, to Horst Wessel Lied, hymn nazistów wykonywany ku czci jednego z działaczy NSDAP, Horsta Wessela, którego zabili niemieccy komuniści w roku 1930, ale co ciekawe, jako porachunki w sprawach osobistych, a nie w zamachu politycznym. W okresie III Rzeszy ta pieśń częstokroć śpiewana była zaraz po hymnie państwowym. Kim natomiast była kobieta przemawiająca do setek zgromadzonych innych kobiet w roku 1938 w Pałacu Sportu? Przemawiała do kilkuset, ale docierała do milionów. Otóż był to wspomniany Himmler w spódnicy, najważniejsza kobieta Rzeszy, Gertrud Scholz-Kling. Pomoc domowa z Badeni dość wcześnie wstąpiła z mężem do NSDAP, później pnąc się po szczeblach kariery w partii, zanim przyjęła w kraju pełnię władzy w roku 1933. Już jako wdowa została szefową Narodowo-Socjalistycznego Związku Kobiet, a później Niemieckiej Służby Pracy Kobiet oraz Służby Pracy Kobiet Rzeszy.
W połowie lat 30. w zlotach zorganizowanych przez Frau Gertrud uczestniczyło około miliona młodych Niemek. Do związku, który bezpośrednio jej podlegał przed wojną, zapisało się ich 6 milionów. Tajemnicą Poliszynela była inna strona tych organizacji. Strona mająca funkcje prokreacyjne. Instrukcje związane z rozpłodem wychodziły od samej Scholtz-Klink, mającej wtedy oficjalny status Reichsfrauenführerin, kobiecej przywódczyni Rzeszy. Już po rozpoczęciu wojny chciała stworzyć nową strukturę, Ministerstwo do Spraw Kobiet. Widziała siebie jako kierującą resortem. Jej karierę w Rzeszy przekreśliła jednak przyjaźń z Rudolfem Hessem, prawą ręką Hitlera, który jednak w 1941 roku wywinął Führerowi nieoczekiwany numer i odleciał do Wielkiej Brytanii, do dziś w niewiadomym celu. Hess być może chciał negocjować z Brytyjczykami warunki pokoju. Scholtz-Klink popadła w niełaskę. Po wojnie przez niemal 3 lata ukrywała się wraz z mężem pod fałszywym nazwiskiem. Później została zdemaskowana, trafiła do więzienia, ale tylko na kilkanaście miesięcy. Głośno zrobiło się o niej w latach 70., gdy w mediach zaprotestowała przeciwko opinii wygłaszanej przez minister RFN do spraw rodziny, która ośmieliła się stwierdzić, że okres III Rzeszy był czymś najgorszym, co mogło spotkać niemieckie kobiety. Później Scholtz-Klink nawet wydała książkę Kobieta w III Rzeszy, w której broniła ideologii Hitlera, udowadniając, że pozostała zadeklarowaną narodową socjalistką. Zmarła w roku 1999 w Tybindze w wieku 97 lat. Organizacje takie jak te stworzone przez Scholtz-Klink były masowe, obejmowały Niemki w skali milionów. Jednak awangardą nieludzkiego systemu stworzonego przez Rzeszę były formacje SS-Gefolge. Kobiet, które formalnie nie były w SS, ale zostały przyjęte do tzw. żeńskiej załogi. Jeżeli wyobrażamy sobie, że nadzór nad obozami koncentracyjnymi i obozami zagłady pełnili SS-mani, to powinniśmy pamiętać o konkretnych liczbach dotyczących udziału kobiet w ludobójstwie. Strażników obozów było blisko 40 tysięcy, ale 10% stanowiły kobiety. Formalnie ich nazwa brzmiała SS-Aufseherin, od niemieckiego słowa nadzorczyni. Jedną z nich była późniejsza Amerykanka z Nowego Jorku, Hermine Ryan, strażniczka Majdanka. Książkę Złe otwiera wręcz niesamowita historia, jak dla mnie nadająca się na przerażający thriller wojenny, przeradzający się w dramat sądowy. Hermine Braunsteiner stała się już wiele lat po zakończeniu wojny celem poszukiwań łowcy nazistów Szymona Wiesenthala. Trafił na jej trop zupełnym przypadkiem. Mająca amerykańskie obywatelstwo szykowna 40-latka, mieszkająca z mężem na nowojorskim Queens, musiała być zdziwiona, gdy sprawiedliwość zapukała do jej drzwi. Był rok 1964. Może przenieśmy się o te kilka lat wcześniej. Jakie były najbardziej przerażające karty biografii Hermine Braunsteiner? Najbardziej przerażająca było jej zaangażowanie na Majdanku, w obozie na Majdanku, gdzie była zastępczynią Erzi Erich, która była szefową nadzorczyń. Natomiast Hermine Braunsteiner po prostu najzwyczajniej w świecie zachowywała się bestialsko i wyjątkowo bestialsko, nawet jak na warunki obozowe, bo mordowała w sposób bestialski małe dzieci i kobiety na rampie. Może pomińmy szczegóły, natomiast tam trafiłem na coś bardzo interesującego w jej ówczesnej biografii, bo ona w 1944 roku prosi o przeniesienie do Ravensbrück, do małego obozu w Getin. I w tym obozie doczeka wyzwolenia aliantów zachodnich i będzie sądzona za to, co robiła w Getin właśnie. A w Getin nie była taka zła jak na Majdanku. Czyli powstaje pytanie, czy uświadomiła sobie na początku 1944 roku, że III Rzesza musi wojnę przegrać i poprosiła o przeniesienie, jakby starała się zatrzeć swoje niewyobrażalne bestialstwo na Majdanku umiarkowanym takim tylko okrucieństwem w Getin. Ja nie wiedziałem, czy to jest moja nadinterpretacja, czy nie, ale zapytałem ostatnio specjalistki, pani Anny Czopowicz, która całe swoje życie naukowe poświęciła SS Aufseherin, czyli tym nadzorczyniom, i ona powiedziała, że to nie jest wykluczone, bo to była osoba niezwykle przewrotna i inteligentna, a przypomnijmy, że działała w najbardziej wysuniętym na wschód obozie, więc mogło to być dla niej widoczne,
co tam się stało na Łuku Kurskim i później, pół roku później ona prosi o przeniesienie, tak? Kiedy ten front już zdaniem wielu nieuchronnie będzie przesuwał się na wschód. No to zdaniem tych, którzy się jakkolwiek są realistami, a nie fanatykami w korpusie Wehrmachtu. Całość tych okrucieństw dokonywały formacje pomocnicze SS, oddelegowane do zajmowania się więźniami w obozach. Czym była formacja SS Gefolge, a następnie służba SS Aufsherinen? SS Gefolge to była formacja pomocnicza SS, która tak zwane pomocnice SS, i to była szersza formacja, w którego skład wchodziły SS Aufsherinen, które były nadzorczyniami. SS Gefolge, kobiety z SS Gefolge nie mogły nosić run SS, one były zarezerwowane oczywiście dla mężczyzn, a także dla psów, które miały odpowiednie ubranie takie z runami SS. Psy, owczarki niemieckie i mężczyźni jak najbardziej, kobiety nie. SS Gefolge to nie były formalnie członkiniami SS, bo to był zakon stricte męski, miały temu zakonowi pomagać, ale w praktyce oznaczało to bardzo podobne przywileje. No, to znaczy przede wszystkim ogromne dobra materialne, które były dla wielu tych kobiet niewyobrażalne wtedy. To znaczy mieszkanie, dobra pensja, nie jakaś bająska pensja, ale dobra, przyzwoita pensja, dobre ubranie, mundur, który był dla nich czymś nobilitującym. To częstokroć były kobiety z nizin. Zresztą w ogóle werbunek do SS Gefolge odbywał się trochę na takiej zasadzie, że szukano kogoś, kto jest tak niewykształcony, może trochę zdeklasowany, kogoś, w kim będzie taka nienawiść wobec ewentualnie osadzonych z wyższych sfer eksplodować po założeniu munduru, po tym jak już się uczyni tę osobę lepszą od tych, którzy w jej odczuciu przez całe jej życie stawiali się nad nią. Jeżeli ktoś miał wyższe wykształcenie, pochodził z dobrego domu, to ja dotarłem do dokumentów, w których właściwie to dyskwalifikowało, tak? Bo wierzono w SS, może nawet nie bez racji, że wykształcenie daje jakąś szerszą świadomość, większy odbiór świata i te najmniejsze ludzkie instynkty, na których grał nazizm, trochę uśmierza. No, one przestają odgrywać rolę, więc raczej to raczej takie osoby miały mniejsze szanse, chociaż z drugiej strony było bardzo wielu intelektualistów i intelektualistek w łonie partii, no ale to już nie były przypadkowe osoby werbowane z ludu, tak? To już był ktoś inny, natomiast tutaj starano się właśnie wybierać najbardziej zakompleksione kobiety, które, prawda, nigdy nie miały do czynienia czasami nawet z tak dobrym mundurem, materiałem, jaki dawał mundur, a mundur od razu wbijał w dumę, wbijał w rolę, one wchodziły w te role tak płynnie, nawet nie trzeba było im czasami udzielać instrukcji, tylko ten mundur już sam przez się i okoliczności powodowały przemianę zwykłej Niemki w osobę o zupełnie innych cechach osobowościowych. O tym mówiły na przykład polskie więźniarki na Majdanku, że widziały te przemiany tych zwykłych dziewczyn, które ubierały mundur SS Gefolge w postaci już o zupełnie innych cechach charakteru. Może jeszcze nie bestie, ale już osoby wyniosłe, chłodne, zdystansowane, pewne siebie. To tylko słabe osobowości mogą tak zarezonować na to, że im się da kostium i rolę. Małe osobowości. Obok kobyły przechodziła pewna kobieta z plecakiem. Ta uderzyła w plecak szpicrutą i ku jej zdziwieniu ze środka dobiegł płacz. Zerwała plecak z tej kobiety. Otworzyła go i wyciągnęła ze środka małego chłopca, najwyżej 2-letniego. Malec wyrwał się jej i zaczął uciekać. Kobyła wrzeszcząc pobiegła za nim, powaliła kopniakiem na ziemię i z pistoletu strzeliła dziecku prosto w twarz. Przed chwilą mówiliśmy o kompromisach, na jakie szli już w pierwszych latach po wojnie alianci. To faktycznie zastanawiające, dlaczego oprawcy najgorszego kalibru nie trafiali przed wymiar sprawiedliwości. Dlaczego tak właśnie stało się z frau Herminę Braunsteiner? Bo od razu trafić nie może za zbrodnię na Majdanku, bo bałagan powojenny jest tak wielki, że jest natychmiast kojarzona tylko i wyłącznie z Getin i alianci zachodni docierają do zeznań kobiet z Getin. A ona poznaje tam pana Ryana, Kanadyjczyka, który ląduje w Normandii, przemierza cały szlak zachodni bojowy jako żołnierz kanadyjski i zakochuje się właśnie w Niemce, która, jak się szybko okazuje, on to widzi, no w tym Getin może i nie była zbyt miła, ale nie była bestią.
z tym mężem wyjeżdża do Kanady, żeni się, ona wychodzi za niego za mąż, wyjeżdża z nim do Halifaxu, do Kanady, a potem trafiają do Nowego Jorku, na Bronx i ona staje się rodowitą Amerykanką, zaczyna się dokładnie tak zachowywać. Może nie będę kontynuował, jak to się dla niej kończy i kto ją znajduje i w jakich okolicznościach, co swoimi skrzydłami z Wiednia pokrywa, by tak rzec, Szymon Wiesenthal. Natomiast przeistoczenie w rodowitą Amerykankę, w taką stuprocentową Amerykankę, no dla każdego, kto trochę zna się na psychologii, przypomina również to przeistoczenie z bestii w łagodną osobę. Tak? Czyli potrafi wyciszyć w sobie te najgorsze instynkty, a potem jeszcze bardziej wyciszyć, zupełnie zmieniając swoją osobowość. Potrafi wyciszyć swoje mordercze instynkty i przeciistoczyć się w łagodną panią domu. Nie wiemy, jaka jest relacja między ją a mężem, natomiast jego zachowanie później w czasie jej procesów sugeruje, że miała nad nim pewną władzę, bo on w ogóle, jako były antynazista, wiąże się z jakimiś neonazistowskimi ugrupowaniami, które zbierają pieniądze podczas jej procesu na rzecz jej na przykład komfortowego życia w Hamburgu, w którym toczy się proces. Znaczy ona tam wynajmują jej mieszkanie, można by dzisiaj powiedzieć właśnie z crowdfundingu neonazistów amerykańskich, różne fundacje, różne organizacje i to tam jej mąż, pan Ryan, który jest byłym właśnie kanadyjskim żołnierzem. Kanadyjczycy się szczególnym bohaterstwem odznaczyli na frontach zachodnich. No a on poznał kobietę, z którą chciał sobie ułożyć życie po prostu i w niej się zakochał. Tak się nieszczęśliwie dla pana Ryana złożyło, że była to jedna z najbardziej spektakularnych zbrodniarek nazistowskich. Wiem, że zbierając materiały do książki odwiedzał pan wielokrotnie Niemcy, współpracował z dziennikarzami po tamtej stronie granicy, często z dziennikarzami z pokolenia, których nie rodzice, ale dziadkowie żyli w czasach III Rzeszy. Jakie są postawy młodych Niemców wobec tych dawnych, mrocznych czasów, o których dziś mieliśmy okazję rozmawiać? Dwojakie. Młodzi Niemcy mają z jednej strony takie poprawnie polityczne podejście, że oto nareszcie nadszedł czas, w którym możemy jakby tak uczciwie spojrzeć na okres nazizmu i uczciwie się z nim rozliczyć, w przeciwieństwie do naszych ojców i dziadów, którzy byli nazistami i sami siebie sądzili w procesach lat 60. i 70. po wojnie. Z drugiej strony jest wstyd za to właśnie i to głównie w środowiskach lewicowych, ale występuje coś takiego, co się nazywa Sudenscholz, czyli taki odpowiednik naszego polskiego cierpienia za miliony, że Polska Chrystusem narodów, który polega na tym, Holokaust straszny, ale jednak kraj między Wołgą a Zatoką Biskajską mieliśmy. Jakby przez kilka lat byliśmy wielkim, potężnym krajem i ta duma gdzieś na dnie serca niektórym też leży. Więc to takie są, taka duża rozpiętość jest tych postaw. No dzisiaj to już wszystko. Więcej o historii kobiet w III Rzeszy możecie przeczytać w naprawdę bardzo ciekawej i wieloaspektowej książce mojego dzisiejszego gościa. Dziękuję, że wysłuchaliście tej audycji do końca. Mam nadzieję, że formuła cyklu Książka bez fikcji przypada wam do gustu. Niezmiennie czekam na komentarze. Będą one także bardzo pomocne do promocji naszych kanałów i odcinków. Zapraszam was na Spotify czy na YouTube. Zapraszam także do subskrypcji kanału. W najbliższym czasie kolejne odcinki związane z tematyką II wojny światowej. Opowiem o tym, jaką rolę w machinie III Rzeszy odegrała sprawa tak prozaiczna jak mundury. I tu nawiązanie do tego, co mówił dziś mój gość. Odwiedzimy także Muzeum Auschwitz. W specjalnym wydaniu podcastu skupimy się tylko i wyłącznie na temacie ucieczek. Zastanowimy się, jak to było w ogóle możliwe, aby wydostać się z fabryki śmierci. A udało się to nie tylko rotmistrzowi Pileckiemu, ale nawet kilkuset innym osobom. Kolejne odcinki będą dostępne w każdy wtorek rano. Zatem do usłyszenia. Historia, jakiej nie znacie. Ludu pracujący z stolicy. It is a dream deeply rooted in the American dream. We'll never surrender. Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie? I śpij!